No nie, nie, nie tak luźno. Chyba nie było tutaj właśnie tak samo myśli. Nie mogłam, ja byłam wtedy w Bielsku Białej i mieliśmy też archeologiczne pokolenie, więc no niestety. Jestem archeologiem, więc żeby zapamiętać typy różnych naczyń, zaczęłam je lepić. No i trochę tego było, zaczynałam od neolitu, od pierwszych naczyń, no przechodziłam przez kulturę łużycką, te wszystkie... O. Kurwa, to nie wiem, słyszałeś historię, jak jechać do Warszawy. Ty się musisz być w pierwszym kadrze? Jak to jest? Jam Jarl. Dosypać trochę później? Nie, teraz nie. Dosyć się zupełnie. Jakieś mam wiatr, mam, jest pod spodem. Jest pod spodem takie, takie no duże sięgło. No wy, a także najfajniej byłoby, żebyście wszyscy byli tutaj zaraz po walkach. Podzielimy się i o 15.30, 15.40 zaczniemy. Dobra. Okay? Mhm. Trzeba umieć czytać do pańki. Zaraz. Tak? Nie, już byłem. Dobra, wychodzone. Wyskakiwać wody także. Daj mu pozycję. Nie oglądaj się wstecz! Za tobą jesteśmy! To jest pozycję! Jak ktoś chodzi, to na środka schodzimy, żeby się nie zmieniało. Pilować po bokach! Rodaj, rodaj, rodaj! Szybko! I zarabco! Tak, to zrobi, to jest! Co ty zrobisz? Pan Radko!
Jerusalem na nas! A więc będziecie cię klnąć. Córko tej ziemi, połóż swą dłoń na matce Mokoszy. Powtarzaj za mną. Jako że przysięgę będziemy tutaj zawierać, mamy tu krew wołów, którego zarżnęliśmy ku chwale gromowładcy. Niech krew ta uświęci przysięgę waszą. Tobie, ogromowładny, powierzamy pieczę tych oto młodych. Przyjmij ofiarę, niech ogień ten uniesie ją ku twemu obliczu. Słowiański mit o stworzeniu świata. Jest to element projektu o nazwie szerokiej Słowiański mit. Jest to widowisko teatralne, parateatralne z wykorzystaniem układów choreografii walki, z wykorzystaniem ognia, z elementami teatru ognia, do muzyki granej na żywo na instrumentach akustycznych będących replikami instrumentów z epoki. Założenie jest takie, zrekonstruować, zaproponować rekonstrukcję kosmogonii słowiańskiej, więc mitycznej opowieści o tym, jak świat powstał i w jaki sposób został ustalony jego porządek, ponieważ wszystkie mity kosmogoniczne mają właśnie takie elementy: zalążek świata, powstanie świata i ustalenie porządku. Pomiędzy tymi elementami również element walki kosmogonicznej, czyli zmagania dwóch sił. Według słowiańskich wierzeń świat był wynikiem, wcześniej areną, a później wynikiem zmagań dwóch sił, chaotycznej, porządkującej. I na tej kanwie właśnie został oparty scenariusz tego widowiska. Zmaganie siły porządku, stwórcy, jasnego, świetlistego, z ciemnym, chaotycznym przeciwnikiem,
być może jego bratem, wiele źródeł na to wskazuje. Przedstawiliśmy to po raz drugi, premiera odbyła się na 14. Festiwalu Wikingów i Słowian w Wolinie. Tutaj mieliśmy możliwość przedstawić to po raz drugi. Oprócz tego projekt Percival i Radbor, czyli zespół Percival, ze mną razem wykonujemy słowiański minut stworzenia świata w wersji koncertowej. Jest to festiwal, który jest głównie nastawiony na pokazanie szyków i formacji bojowych. Mamy również maszyny obleżnicze, które zostały specjalnie przygotowane właśnie na ten festiwal. Były dwie inscenizacje zdobywania wioski wikińskiej. Była również inscenizacja, gdzie wojownicy płynęli łodzią. Witam Was bardzo serdecznie, zespół Percival. Rozpoczęliśmy pieśnią wczesnośredniowieczną, pieśnią z XVII wieku. O kozaku. Czy daleka, czy bliska, czy wysoka, czy bliska, czy wolicie me, drogi gór, do plecy tu? Czy wolicie me, drogi gór, do plecy tu? Byle dziś u mnie rzepa sucha, nie ma czym napełnić brzucha. Chociaż święci post strzeżyny przed sobą i rodziny. Chociaż święci post strzeżyny post, do przodu i rodziny.